klasyka ze strony naszego francuskiego autoplanera. Gnarjit, też tutaj Harpoon podzielił się swoją opinią. I po drugiej stronie, no właśnie, DBLS. No jest ten Sion. Tak twardy będzie. No, ale tutaj graba. Mega Knara, może jakieś W, może jakiś stunik? Pierwsze zwycięstwo, okay. Udało się trafić tego stuna, Kreis. Zaraz będzie Q, to może być dobre. Po drugiej stronie to będzie zabójstwo. Kreis, no oj. Soul Fairness, jeszcze użyty. Pierwsze zabójstwo, pierwsza krew dla nas, mamy to. Iro zgarnia pierwszą eliminację, po raz kolejny leci dalej White'a. Jeszcze z dwa, może górę strzał do ataki, dawaj to dobrze! Sabero, 2-0 orbitalny ma. Ale ta sytuacja nie taka kolorowa, jak LDLC myślało, że dla nich będzie. Tak, jest klas flashem i to jest bardzo ważne. Dynamic zachodzący, ale kolejny fight flashuje. Dobry flash, jeden. Dobre Elony. Ta lanca trafiła, ale Jeskra, on ma dostępną merkę, niestety wbił ją niedawno. I Orbita, no mimo się na tym przejedzie, porażeni. To jest double kill od Jeskli, nie spodziewali się najwidoczniej. Kolejkę skoverować, czy wrócić do gry, ale... Tylko właśnie widzisz, to się widzi, poleciało info, że Nerami nie ma ani flesza, ani niczego tak naprawdę, bo ultimate to też nie pojawia się na szybkości praktycznie, że od razu White, żeby... ...playa, no i niestety te same wykorzystane. Ale zobacz, walka w naszym dolnym lesie, jest Szypsy, jest Savero. Savero ma ulta. Jest dwóch na trzech, bardzo dużo obrażeń. Ślepek do bota, chcą kontynuować tego Drake'a jednak. Ale to zobacz skąd, tak Roy sam chce mieć pewny, że będzie tutaj na czas. Rakan odpalony, wow. Piękne wejście, niestety, wolałem tego nie mówić, ale jednak trzeba to powiedzieć. Razem flashuje do przodu, udaje się znaleźć White'a, nie mają jeszcze eliminacji zawodnicy LDLC. Tutaj Hero z jakimś cheese'em ma zaraz mega Gnara, może będzie chciał tutaj się dualować. O, nie wiem czy starczy tych obrażeń, wiesz, choć ultimate dostępny. Jakby próbował się przepozycjonować właśnie w przesunięcie w tej ścianie, Kreis bardzo mocno wbijany, ale no właśnie to pojawia się White, jeszcze jeden kamień trafił! Mamy to! Rzut za trzy! Iro, ale z tego też raczej nie wyjdzie, prawda? Nie ma flesza dostępnego, kopki nie ma. Nie może zostać ultowany. Bardzo szybko topią, udaje się to zgarnąć, drugi smok na korzyść Orbita Mimo. Tak jak powiedziałeś, ten QSS bardzo ważny w kontekście Marzahara. Iro stara się znaleźć jakieś wejście, ale to sam robi background, to samo robi White. White kręci się w samym środku naszej drużyny. No zaraz upadnie, to się udaje. Neramin cały czas na nogach, ale Featherstorm nie jest dostępny. LDLC przychodzi do o wiele mocniejszej ofensywy. No i nie wiem, kto tutaj to wygrywa, bo nasi zawodnicy bardzo mocno obijani. Neramin niestety już leży. Savero nie trafia ku, nie ma się jak przypozycjonować. Jeska goni dalej, to już jest 5-0 Zeri. Zdobywamy smoka, ale walkę przegrywamy z Kretesem, Tomek. Stąd w fajną pozycję. Hero w tym momencie pojedynek z Kreisem, ale nie wie najwidoczniej o tym, że Jeskla jest z tyłu, no właśnie on nadciąga slajd za ścianę, jest mega forma, no ale tych obrażeń nie wystarczy, żeby położyć Jeskla ani Kreisa. LeBlanc tu szuka flanki, Vulcan jeszcze z innej strony. Jest Iro na bocie, on ma dostępną teleportację w razie W, ale wchodzi White, wchodzi Kreis, Jezus Maria, to combo jest paskudne, Tomek! Jeszcze jest Neramin, no ściąga te pióra, ale co nie to ma daje? Po co ten tepek teraz? Nie, on jest pan! Nie, jest. Nie, 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 no not like this! Tragedia, generalnie fajne zagranie z strony LDLC, zostawili Wukonga, który jest generalnie super flanką. Jak wcześniej mieliśmy właśnie takie argumenty takiego turbo mocno skalującego Veigara, tutaj nawet nie ma co mówić. Ile obrażeń, tutaj ile? Tutaj nawet nie było co mówić, stary. Było zastosowanie na W i Q bodajże. Tak, z Szypsem będzie to samo. To jest niestety raczej koniec gry. Możliwe, że nawet na tym puszu. Kreis w ogóle się nie przejmuje damage'em, który otrzymuje w stuny znikły. To jest podejście pod tier 3. To jest darmowy inhibitor. Końca? O, może być w sumie. Szczerze myślę, że będę próba zakończenia gry. 16 sekund na Ramina. To nie jest niby aż tak dużo, ale jeżeli wystarczająco agresywnie zagra teraz DC... O! Ała! No, a to Iro, bo ma być jednym z tych twarczyk. Jeszcze próbuje ostatni zryw, ostatnie wypnięcie. Nie, Tomek! To jest 27 minut. LDLC rozjeżdża Orbit Anonymo. Przeżuwa i wypluwa niestety naszych ultraligowych kamratów. Tutaj nie było absolutnie czego zbierać. Oj nie, nasze wszystkie obawy, które mieliśmy po zeszłej grze, po prostu się spełniły. Botlane do tyłu, Royson przeogromnie do tyłu, naprawdę. Malzahar nie wiem, po prostu się tutaj bronimy, ale tak naprawdę DC bawi się z nami. Chociaż może ta gra nie zostanie skończona? No jeszcze Sion, jest się bawi, no i koniec gry, no niestety.